Pogłębia się parkingowy chaos w centrum Katowic. Władze miasta chcą zachować jak najwięcej miejsc parkingowych, dlatego ulice dwukierunkowe zamieniane są w jednokierunkowe, a miejsca parkingowe wyznaczane są w części na chodnikach. Takie rozwiązania mają sprawić, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania będzie mniej dotkliwe dla mieszkańców. Problem w tym, że wiele osób o tych zmianach nie wie i jeździ pod prąd. Łukasz Kądziołka. Jeszcze niedawno można tu było zaparkować. Taki krajobraz to coraz częstszy widok w centrum Katowic. Powodem są przepisy, które zdaniem władz Katowic są zbyt radykalne. Można pogodzić dwie kwestie. To bezapelacyjne, mające priorytet bezpieczeństwo pieszych, z umożliwieniem parkowania w takich miejscach, gdzie naszym zdaniem nie zagraża to bezpieczeństwu. Dziś wiadomo już, że apel przesłany do premiera Mateusza Morawieckiego nie spotkał się z aprobatą. Rząd nie zamierza specjalnie dla Katowic zmieniać przepisów. Trzeba odsuwać miejsca parkingowe od skrzyżowań i przejść dla pieszych, bo to wynika z przepisów i interpretacji policji. Skoro nie tą drogą, to władze miasta próbują zostawić miejsca parkingowe, zamieniając ulice dwukierunkowe na jednokierunkowe. Newralgicznych punktów, gdzie znikają miejsca, jest znacznie mniej, dokładnie często o połowę mniej. A oprócz tego jeden kierunek powoduje, że przy danej szerokości drogi na przykład można wprowadzić parkowanie skośne albo parkowanie po dwóch stronach ulicy. Chociaż czasami tak jak tu na ulicy Głowackiego kosztem przestrzeni dla pieszych. Jednokierunkowy ruch został wprowadzony m.in. na ulicach Kilińskiego, Jordana i Stalmacha. Powoduje to duże zamieszanie, bo zmiany nie były szeroko komunikowane. Zostały rozrzucone ulotki, rozrzucone w cudzysłowie, po prostu włożone za wycieraczki kierowców. Tak naprawdę decyzję o tym, że ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony, podejmowano po spotkaniach, w których brała udział garstka mieszkańców. Ale w jaki sposób zapewnić mieszkańcom tutaj te miejsca parkingowe? Samo wdrażanie docelowej organizacji ruchu w centrum Katowic dobiega już końca. Przypomnijmy, że powstaną dwie strefy, A i B. Pierwsza to obszar, na którym już trzeba płacić za parkowanie, a druga rozszerza płatne parkowanie na kolejne dzielnice i ulice. Stąd parkomaty w miejscach, gdzie do tej pory ich nie było. Obecnie osiągnęliśmy około 50% zaawansowania prac. Kończymy, to są ostatnie dni realizacji w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, czyli w strefie A. Następnie prace rozpoczną się też po wielu uzgodnieniach, spotkaniach z mieszkańcami nie tylko Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów, ale również radnych czy przedstawicieli urzędu. To będzie Koszutka, część Zawodzia i część osiedla Paderewskiego. Kierowcy mogą też zdziwić się na widok takich znaków. To zakazy postoju z możliwością parkowania przez posiadaczy parkingowej karty mieszkańca. Takie karty zaczną obowiązywać od 1 grudnia. Wtedy też mają wejść w życie wszystkie zmiany parkingowe, czyli wyższe stawki za postój i szersza strefa.